the table for one? We got a beautiful bacala salad. I'm here for someone. I'm here for Ray. Oh, Ray, why did you say so? Ray's a beautiful man, you know what I mean? He's in the back. Thanks. Hey, Nikki! How you doing, kid? Fine. Hey. That Mick bastard friend of yours says you're okay. Good. That you're reliable. Yep. But can I trust you? Why go through all this? Why stick your neck out? Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else. And because I'm good at it. Sure. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. See how we do. So anyways, I got this friend. Only the friend ain't my friend no more because he ain't getting me the videos. Okay. Seems this guy does not respect the waste management business. Lives over in a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavidez. Do what you gotta do. Somebody gets burnt, so be it. Fine. And you'll pay. Hey, you kidding? I'll pay double. Cool. But you mess up, bad things are gonna happen. Siemanko, z tej strony El Diablo, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA 4. Rozpoczynamy misję, pierwszą misję dla Raya Bocino i pierwszą misję w tym odcinku. O, jest jeszcze jakiś SMS, ta informacja może ci się przydać, Niki. Poszukaj tego gościa, to Alonso, jeden z goryli Benavideza. Jeśli będziesz umiał mu to dobrze wyperswadować, wszystko ci wyśpiewa. Ciao. Dobra. Misję pamiętam. Będzie więcej strzelanki niż się wydaje. Misji, w której po prostu każą nam kogokolwiek zabić, no zawsze są jakieś komplikacje, no często, nie wiem, dana postać ma jakąś ochronę, jakichś kumpli przy sobie, czy po prostu może uciekać, no w tym przypadku będzie miała po prostu dużą ilość właśnie ochroniarzy, a my będziemy musieli go szukać w dość sporym budynku, tak przynajmniej tą misję pamiętam. W międzyczasie zadzwoniło do mnie dwóch braci, Pakiego, Gary oraz Derek. No jak widzicie, mamy coraz lepsze relacje z tą rodziną McCreary. Już pracowaliśmy praktycznie dla każdego. Plus umawiamy się jeszcze z ich siostrą. No naprawdę, jakbyśmy byli prawdziwą rodziną. No i Paki dzwonił właśnie, mówił, że Derek potrzebuje pomocy, że są jakieś problemy. Znaczy, że on ma jakieś problemy, no i czy nie moglibyśmy mu jakoś pomóc. No a Gary po prostu sam zadzwonił, powiedział, że ma jakiś tam interes do zrobienia i po prostu zaproponował nam współpracę. W każdym bądź razie mamy teraz coś do zrobienia, dojeżdżamy na to blokowisko. Przeczytaj wiadomość od Raya, jest tam załączone zdjęcie, które pozwoli ci zidentyfikować Alonso. Tą wiadomość odebrałem. Prawdopodobnie on się znajduje właśnie tutaj. No, długo nie trzeba było szukać. You know what apartment Teddy Benavidez is in? No sé, I don't know no Teddy's. You sure about that? You want the last thing to come out of your mouth to be a lie? Zastrasz Alonso. Dobra. Shit, man. He's up on the top floor, apartment 151K. You have to walk the last few floors. Elevator don't go up there. They're fixing it up. Weź do środka i poszukaj mieszkania Teddy'ego Benavideza. No jak mówiłem, ostatnie piętro, więc czeka nas mała przechadzka. No to co, ruszamy. A to co? A ponoć winda zepsuta. What the fuck? Szczerze, pierwszy raz jadę windą. Zobaczymy. Oho, już nas zakablował. Idź do mieszkania Teddy'ego. No dobra. Teddy'ego znaczy się, nie Teddy'ego. O! Zaczyna się. Dzień dobry. Dookoła jest pełno ludzi Teddy'ego. Staraj się chronić za ścianami i próbuj ostrożnie przechodzić przez budynek. Dobrze. I on znajduje się gdzieś tutaj.
O kurna. Jeszcze jeden. Załatwiony. Tutaj też. Dobra, może się schowam i rzucę w niego granatem. Łap to, dziecinko. Sayonara. O tak. No dobra, przeszukajmy może to mieszkanko. Wszystkie drzwi pozamykane. Tutaj tak samo nie da się wejść. Tak samo pusto. A może gdzieś tutaj? Też nie. Jest jakaś apteczka. Aczkolwiek jest mi ona zbędna. No, wychodzi na to, że trzeba iść na górę, ale jeszcze może z ciekawości sprawdzę te drzwi, które są również zamknięte. Co oznacza, że jeszcze trzeba się wspiąć. Niko, nie rób tutaj salt. O, już mamy towarzystwo. Jak widzicie, ma całkiem niezłą straż swoich zaprzysiężonych, że tak powiem, ludzi. Do piachu, matko jebco. Szukamy dalej. Ups. Ty też? Nie ma problemu. Do piachu, już. Czyżby to było gdzieś tutaj? Czy może jest po prostu nad nami, gdzieś na jakimś piętrze? Chyba tak, trzeba się spiąć jeszcze. Motherfuckers! To na pewno nie ostatnie piętro. Oho! Docieramy prawdopodobnie do celu. O! Shit! Chodź tu, chodź tu. Przeszukaj mieszkanie, Teddy musi gdzieś tu być. No problem. Wjeżdżamy z buta. Szukamy tego obślizgłego pytonga. Do piachu! Teddy, where are you? O, come on. Co tutaj się dzieje? Pusto? Sprzątnij Teddy'ego. Dobra, ucieka przed nami, trzeba go gonić. Kurna, skąd ja mam wiedzieć, czy on... A, ucieka na dach, dobra. O, jeszcze ludzie go tutaj kryją. Wcale nie będzie tak luźno z wejściem. Do piachu. O kurna, jeszcze nie macie dość. Dobra, już tam widziałem kolesia z zaznaczonym czerwonym punkcikiem, co oznacza, że... Oho. No i rozkwaszony. Po co cała ta szopka? Uff, dobrze, że gra za nas zeszła. Nie chciałoby mi się schodzić jeszcze po tym budynku. Ted is dead. What are you talking about? Ted, who's he? Sorry to hear about your loss. I'll be in touch, Nicky. No dobra. Misja więc jest wykonana. Pojedziemy sobie wykonać kolejną. Oho, dostałem jakiegoś SMS-a. Pytanie od kogo? No, w każdej dzielnicy ktoś jest do odwiedzenia. Nico Bay, sprawdź maila, bracie. Jest dla ciebie robota, dużo płacę. A od kogo to była wiadomość, bo nie widziałem? A, Brucey.
A po co mi jakieś poboczne misje, skoro ja i tak zarabiam kokosy od tych moich zleceniodawców? Nie potrzebuję jakichś takich poboczniaków robić. Bez przesadyzmu, jeszcze aż tak źle nie jest. Mamy za co kupić broń. Dlatego nie ma potrzeby, żeby brać jakieś misje poboczne od Brusiego. Choć prawdę mówiąc, ja nigdy nie korzystałem z tego. Nie wiem, w sumie, co ten Brusi może od nas chcieć? Jakaś kradzież aut może, czy... Chyba kradzież aut właśnie, coś takiego było. No ale szanujmy się, no. My jesteśmy stworzeni do bardziej poważnych misji. Gdzie na ulicę, kurna? Miasto Wolności, cholera jasna, no. Każdy ma tu wywalone na swój żywot. Co to, paki? So, Nico. All work, no play, da da da. Go play some darts. Nie, idę do roboty. Shit, man, I'm busy. Maybe we play darts together some other time. Okay, Nico, I ain't gonna get offended. Call me when you're free. Nie ma problemu. Kolejna robota. Hey, Nico. Ray. Take a seat. Thank you. So, you took care of that thing? Yes. I appreciate that. Hey, now, I look after my friends. I got a lot of friends. Important friends. Jimmy Pegorino's a personal friend of mine. More or less. Hey, sweetheart. Hey. My God, you look like shit. What's wrong? Nothing. I haven't been to bed yet. I've been smoking crystal. You've been what? What are you, a fucking idiot? White trash motherfucker, what is wrong with you? Give me a break, okay? I feel like death. Hey, hey, hey! What? It's because I care. You know that. Yeah, I know that. Now, speaking of the ice. Yeah, they got it. They left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn coffee yeah, here? Yeah, you look like you could really use some goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. Nico, I need you to go collect some garbage for me. Garbage? Yeah, you wanted a career in waste disposal, now you got one. Can I get a goddamn coffee over here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice in it. Today? Go over to F between Columbus and Denver. There'll be a truck waiting there. Three guys. Good guys. Friends of mine. Main guy's name is Luca. Go. Okay. Hey, sugar. Come here. All this'll be over soon. You gotta stop me smoking this stuff, Ray. I'm fucking killing myself. Bardzo realistycznie wygląda ta postać tej ćpającej kobitki. Dobrze ją zrobili, jeżeli chodzi o wygląd, zachowanie. Naprawdę lepiej sobie nie można by było tego wymarzyć chyba. Tymczasem rozpoczynamy robotę, grzebanie w śmieciach. Luca? Yeah, you Nico? This is Tuna Fish, Johnny Spaz. Tuna, Johnny, Nico. Hey. So, we're all friends now. All right, Tuna, John Boy, you got the threads. Get in the back and get the trash. Come on, let's go. Nico, here's your gear. You're driving. That cool? Let's roll. O ja pierniczę, w co oni mnie ubrali? O kurna. Jestem śmieciarzem. First pickups in Chinatown. Let's hit it. Super, jedziemy do China tam zbierać śmieci z diamentami. Nie ma problemu. So someone's been throwing out the load of diamonds? You could say that. Ray got that twinkie chick of his, the biker broad. You met her? Yeah, she's pretty strung out. Ray got her to get her friends to steal the ice off of some club owner guy. Her friends are the lost biker gang. I think I worked with a member of that gang up on Bohan. He was called Johnny or something. Let's take it up a level with Pakusa. Tuna, this is it. Grab the bag.
No i tam są te pseudo śmieci. A, trzeba to otworzyć. Okej. No, wrzucać ten towar. A koleś ma sympatyczny pseudonim Tuńczyk. Dobra, czas to zamknąć. Sorry. No wsiadaj, kowboju. Na co czekasz? Dobra, zabierz kolejne worki z diamentami. No, ciekawe, ile tych przystanków będzie. Wydaje mi się, że z 2-3 wystarczy. Bikers get so fucked or meth that they threw the ice away? Nah, it seems his club owner's got more connections than a subway line. He's in with the Ancelotti's, the Dominicans up in Northwood, everybody. Ray came up with this plan to keep a bit of distance between us and the robbery. The Bikers is taking the heat for this shit. This ain't the easiest way to pick this shit up, even if we don't want to attract any attention. Yeah, me and Tuna were saying that before yous got here. We were saying that there's a lot of opportunities for this to go wrong. The bank could split, the diamonds could go missing real easy. That's why we're going to be extra careful, right? We wouldn't want that to happen, would we? Of course not. You know how pissed Ray would get if he found out some diamonds were missing? He has a temper. Are you fucking kidding me? The manager of one of his waste depots was holding out on profits a couple years back. Ray fed him to a dump truck. There was this point where the sounds of his screams stopped, and all you could hear was his bones crushing. Then the pop of his skull going. I nearly lost my lunch. This is the other one, Tuna. Grab it. Ancelotti Mafia cały czas mi się kojarzy z Carlo Ancelotti. Jeszcze się okaże, że Carlo to jest ich ojciec chrzestny. To byłby zarąbisty przypadek. O, koniec już? Dosyć szybko. No, ale widać, nadciągają kłopoty. Za łatwo to nie może być. Dobra, czas stąd wiać. No i po kłopotach. Chyba, że zaraz dojadą kolejne wsioki. To jest całkiem możliwe. No wątpię w sumie, żeby tylko jedno auto jechało. To by było zbyt proste. Ale mogę się mylić. Dobra, dokąd my w ogóle musimy dojechać? Nie opodal. Jakiś garaż przy moście. Czy coś w ten deseń. Chyba jesteśmy właśnie w Chinatown. Pełno tych chińskich znaczków. Chinatown mi się akurat dobrze kojarzy. Zawsze takie klimatyczne miejsce jest. Obojętnie czy w Trójce, czy właśnie w Czwórce. Jakoś to tak zawsze wyróżnia się z tego tłumu. Wszystko takie wokół jest szare, a Chinatown to taka kolorowa dzielnica. Fajnie to wygląda. No i dobra, dojeżdżamy w takim razie na miejsce. How'd they find us? I thought that we went to all this trouble so no one would know. I don't know. These diamonds are serious. Anyone who heard of them would want them. I ain't surprised we got a bit of attention. You want me to take the ice to Ray then? Nah, me and Tony will look after them. Sort them out from the trash. I sure hope we ain't lost any on the route. Things got shaken up pretty good back then. They sure did, Luca. Here's hoping we can find them all. See you around, Nicky. No i po robocie. Ja jadę zmienić te łachy i zabieramy się za kolejną misję. No i dobra, ciśniemy dalej. Ostatni szlif. Yeah, sure, Phil, sure. Hey, Phil. Listen, you know me, and I know you. Ah,
I didn't mean nothing by it. Hey, take it easy. Oh, Phil, take it easy. Hey, listen, tell Jimmy I said hello. Okay. I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? You and me? Yeah. I got two options. Option one, you rip me off. Option two, Luca and his buddies rip this bolt off. Hey, hey! I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him. Go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. Udaj się do Castle Garden City. Czyli jak widzimy, Luca to wszystko zaplanował i ukradli te diamenty Raya. A my musimy jechać je odebrać. No, kto by się właśnie mógł spodziewać, że to będą złodzieje? No wydawali się tacy w porządku. O cholera, jadę pod prąd. Całe szczęście, że mam szybkie auto. W takim razie dojeżdżamy na miejsce, porozmawiajmy sobie, o ile będzie taka możliwość. Luca, I need that ice back. I don't know what you're talking about, Nicky. I gave every one of those diamonds to Ray. Now, we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick. Who says it weren't you that made off with them? That's what I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Czyli jednak to prawda. Nie zabijaj go, zanim nie odzyskasz diamentów. Czyli nie możemy do nich strzelać, musimy tylko i wyłącznie za nim jeździć. Ale dostaliśmy kozackie autko. Takim autem to można bajerować. Oni tam jeżdżą jakimś syfem, ale... Ale po ich stronie jednak leży wszystko, ponieważ oni mogą nas bardzo łatwo zgubić. A co to, ktoś się w nas władował specjalnie, czy to może jakiś przypadek? Bo mi to na przypadek nie wyglądało. A pamiętam, że oni będą musieli wjechać do jakiegoś parku i my tam dopiero będziemy mogli ich wytępić. I co do jakiegokolwiek parku daleko, jesteśmy w tej zajarombistej, naprawdę świetnie wyglądającej okolicy, bo tutaj jak w Nowym Jorku zupełnie, czy w Tokio chociażby, tam chyba też jest taka długa ulica oświetlona, pełna reklam, też to fajnie wygląda. Oh shit, się władowałem. Że mi nie uciekną. Oho, tutaj jest jakiś park. Tutaj w ogóle czytałem, że jest inspiracja GTA Trójką, że jakiś park właśnie ten, tam gdzie pracowaliśmy dla Raya Machowskiego, to oni również tutaj gdzieś w czwórce umieścili. No, troszeczkę się rozwalili. Czas wiać. No i naszym celem będzie załatwić szczurów. Gang rozdzielił się w parku, zabij wszystkich. No dobra, biorę Uzi i rozpoczynamy. Już widzę tam, któryś się kręci pod fontanną. Chodź tu. Luca będzie najciężej z tego, co pamiętam, znaleźć. Znaczy, nie to, że ciężko, ale nie będzie tak, że on gdzieś tu będzie stał. Po prostu jak oni do rozwalenia, tylko schował się jeszcze dokładnie, ponieważ on ma te diamenty. No, wychylaj się. Tak jest. Luca schował się w toalecie. Wygoń go stamtąd. Luca poszedł do Jurgena Kloppa. Musimy go odszukać. To chyba gdzieś tutaj. No i trzeba przeszukać kibla. Sorry.
też nie. Luca! Who split the ice? You'll be a rich man, Nicky. No nie sądzę. No i po sprawie. I took out Luca's crew and I got your diamonds. What do you mean you took them out? I just wanted you to get the ice back. I didn't say nothing to you about killing those boys. Whatever. They're dead and I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. Mógłby chociaż raz go poprosić, żeby podjechał nam pod nos. Ale w każdym razie on i tak pojedzie tutaj. Tutaj no niedaleko w sumie. Most akurat obok parku. Może nie zwinęli mi jeszcze tego sportowego auta, tylko ja nie wiem, gdzie ja go zostawiłem. O, tam jest. Super. Takim autkiem to my sobie raz, dwa i na kolejną misję podjedziemy. Tylko jaka jest jego nazwa, bo nie spojrzałem. Model... A, Banshee, legendarny Banshee. Coś na wzór Demona z GTA Trójki. San Andreas tak samo się Banshee nazywał. Jest dosyć szybki, naprawdę. No to co, lecimy oddać te diamenty. Co tu ta policja robi? Przypadek? Ja nie wiem, czy mam sądzić. Dobra, na miejscu. Thanks, Nicky. I guess you never know who's gonna stab you in the back, huh? Thanks for the advice. Nie wiem, czy zauważyliście błąd tutaj postaci. To już nie po raz pierwszy widzę, że często, kiedy coś komuś oddamy, czy jak kończymy misję, to Niko zawsze ma uniesioną stopę. W taki dziwny sposób. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd wczytania się postaci, czy coś podobnego. No ale możecie sobie teraz cofnąć, jak chcecie, jeżeli nie zauważyliście tego. Kiedy już odjechał Raj, to właśnie to Niko tak dziwnie stał. Taki jakiś błąd. No w każdym razie jeszcze w tym odcinku zrobimy jedną misję. Te misje lecą dosyć szybko, dlatego czemu by nie zrobić sobie jeszcze jednej? Na pewno dla Raja jeszcze będzie jakaś większa strzelanka. To pamiętam, też o diamenty. No i być może to będzie właśnie teraz. O co chce Roman? No i zlitujcie się z tymi wyjściami. Co was kurna tak nawiedziło, no? Niby dorosłe to wszystko chłopy, a chyba nie mają co robić, skoro do mnie cały czas wydzwaniają. Oż ty, mordy. Meine Banshee. Dobra, dojeżdżamy na miejsce. Dzieło sztuki. I gotta go. Nico, come on in. Okay. Where the fuck have you been? Sorry, you know how it is. I know how it is. Yeah, I know how it is sitting around with $2 million worth of stolen ice waiting to get jumped, if that's what you mean, brains. Were you followed? No. I mean, I don't think so. This town's full of rats, so who knows? What's going on? What's so urgent? I need you to offload this ice for me. So what you going to do for me? What do you mean, what am I gonna do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. I said I got connections. I'll see what I can do. I'll see what I can do is not good enough. I want your word that you'll find him. Hey, I said I'll look after you. You know what? It's cool. Get someone else. I'll see you later. Oh, whoa, whoa. Are you fucking kidding me? No! I keep doing these favors for you, and you pay shit. No, I need this from you. A guarantee that you will find this man. I know he's in the city. So either you give me your word or go fuck yourself. I'm sick of this shit. Fine. Fine, you got it. You want my word? You got my word. Good. Who is he? Florian Kravitch. Florian.
Florian fucking Kravitz? That's right! Okay. Okay. You have my word. In the meantime, head over to the Libertonian. They're gonna meet that guy named Johnny, and the two of you are gonna exchange the diamonds with a guy named Isaac. Then, you give Johnny half the money, the rest you bring back to me. What's he doing there? He's waiting to get paid. That'll be good. Keep things on a level. People always behave better with company. Sure. Much better getting shot by two guys than one. Is this the merchandise? No, it's my lunch. Funny. Spotka się z Johnem przy bocznym wejściu do Libertonian. Czyli czeka nas kolejna zabawa z diamentami, tym razem musimy je opchnąć kolesiowi o imieniu Isaac. To będzie strzelanka w muzeum. Tą misję akurat pamiętam dobrze, tej strzelanki nie będzie jakoś tam niemożliwie dużo, na przykład jak w misji trulistna koniczynka, czyli napad na bank po prostu, mówiąc krótko. Jednak troszeczkę będziemy mogli się pobawić M16. Na to właśnie liczę. No to co, mam się spotkać z tym kolesiem. Mamy we dwójkę ten handel przeprowadzić. Johnny, to nie wiem, czy przypadkiem to nie będzie ten koleś z gangu Lost, ten Whistle, z którym przeprowadzaliśmy handel heroiny. Oczywiście na żądanie Elizabeth Torres. Być może to jest właśnie on. Sami się zaraz przekonamy. Chyba już niedaleko. Ale tak, spójrzcie, po prostu to widać nawet, że to właśnie z GTA Trójki jest wzorowane. No ten park i po prostu ta okolica wygląda identycznie. Więc widać, że oni się tutaj naprawdę tym wzorowali. Dobra, jest Johnny. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course, no problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Oh! Rest of you motherfuckers wanna die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! No tak, zbyt prosto to nie może być. Musimy stąd teraz uciekać. Jesteśmy pokopani. Prawdopodobnie jakaś mafia. No prawie przeprowadziliśmy pomyślną transakcję z tymi Żydami. No a tutaj proszę bardzo, co się dzieje. Jeszcze żyjesz? Skubaniec jeden, no. Dobra, czas się stąd ruszać. Wiejemy. O kurna, ale kości. O ja pierdzielę! Pokaż się Ryu. Si. Jeszcze jeden. Dobra, tamtego wiem jak załatwię. Leci granat. Trzymaj to. A, udało mu się uciec. O, tam jeszcze jest jakiś. Dobra. Cały czas ten sam? No nie chce mi się wierzyć. No pokaż się, dziecino. Dokładnie tak.
Dobra, załatwiony. Przesuwamy się dalej. No kurna, celowałem przecież w dekiel. A nawet w niego nie trafiło. What the fuck? Co on ma za pancerz? O, jeszcze jeden. Dobieramy im się do dupy. Okej. Jeszcze ty, tak? O, pokaż się, pokaż. Do piekła. No i dobra, spadamy stąd. Słyszę jakieś głosy. Ktoś tutaj chyba jest. W okolicy. No i co? Chyba czas zejść stąd. Siemaneczko. Welcome back. O kurna, jestem w pozycji na ostrzał. Coś tutaj jest? O shit! Jestem ranny mocno. Aha! Tu jest gnida. Ja pierniczę, ale mam mało życia, naprawdę, ja nie wiem. Ja to zwalę chyba. Dobra, pobawmy się jak na poziomie weteran. Trzeba uważać. Ja pierniczę, jak ja tutaj sobie poradzę, to jestem po prostu mistrz. No i teraz i tak robię ryzykowną rzecz, zmieniając broń. Mogą mnie zestrzelić od razu. O, zniknął. No ale dobra, potem mamy snajpereczkę, żeby się z tymi gadzinami rozprawiać raz dwa. No nic, przesuwamy się dalej. O cholera! Jeszcze jeden. Pokaż się, pulpeciku. No. Pancerz, pancerz, kurna. Uff. Jeszcze Belik nie zginie. Kiedy pancerz jest na nas założony. Ja pierniczę, ile ich tu jest? To twój koniec. No dawaj, dawaj, pokaż się. Kruszyno. Tak jest. Jeszcze jeden na górze. Ups. Chyba trochę dinozaura rozwaliliśmy. No, dobra, chyba załatwiony. Spadamy. Okej. Pewnie będzie trzeba jeszcze coś zgubić. Jakiś pościg czy coś. Coś tutaj jeszcze słychać. A to jeszcze nie koniec. Chciałem, że to wyjście z muzeum, a my wychodzimy jakimś tylniakiem. Przez jakiś magazyn. Do piachu. Jest japteczka. O tak. Idealnie. Zgub ludzi Isaaca. No pokaż się, pokaż. Dobra, czas wiać. Ja biorę swoje autko. O matko, co ja zrobiłem? Nie wiem, czy mogę ich zabijać, no ale w takim razie... Kurna, bo oni mi tutaj zniszczą szybko to auto. No dobra, przyspieszę, może rzeczywiście uda się ich raz, dwa zgubić. Policja, policja nie do nas. O tak! Udało się. O, shit! O tak, udało się utrzymać, całe szczęście. W trójce już by się auto paliło.
deal didn't go so good, Ray. Johnny's got the cash. I don't know who has the diamonds. Shit! That biker piece of crap better not be pulling nothing. Come back and see me. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się, na razie.